wśród nas pierwszy gość i dobrze się składa, bo to nasza stolica, gość ze stolicy naszej, najstarszej, kulturalnej, kultury duchowej, tak. Nie będziemy powtarzać, jak to piosenkarze śpiewają, nie przenoście nam stolicy do Krakowa, ale możemy powiedzieć, my chcemy tę stolicę, kochamy. Katarzyna Gądek, zastępca dyrektora Wydziału Promocji Turystyki Urzędu Miasta Krakowa. Kraków na targach ITB. Z czym w tym roku się prezentuje? Kraków nieodmiennie już od dłuższego czasu prezentuje się w tandemie z regionem Małopolska, ponieważ tak naprawdę Kraków jest bramą wypadową w inne ciekawe miejsca naszego regionu. Jeżeli chodzi o najważniejsze rzeczy, które ostatnio pojawiły się w mieście, to na pewno miejsca, w których odbywają się duże imprezy sportowe i koncerty. Mówię tutaj o hali Tauron Arena i o Centrum Koncertowo-Kongresowym. Na pewno te dwa obiekty przyczyniły się do tego, że mamy mniejsze skutki sezonowości turystyki w naszym mieście. Natomiast wszyscy zapewne wiedzą, że w tym roku w lipcu czeka nas bardzo ważne wydarzenie, duże wyzwanie logistyczno-organizacyjne, czyli Światowe Dni Młodzieży. No właśnie, jak miasto jest przygotowane do tego, jak współpraca układa się ze wszystkimi? Głównym organizatorem przedsięwzięcia jest Archidiecezja Krakowska i jej komitet organizacyjny. Należy także pamiętać, że jest to wizyta papieska, więc wizyta o charakterze państwowym, w związku z tym służby państwowe są w to zaangażowane. Natomiast jeżeli chodzi o miasto jest włączone oczywiście w tych kompetencjach, które należą do samorządu terytorialnego. Dużym wyzwaniem oczywiście będzie przeprowadzenie zmian organizacji ruchu, bo takie muszą być podczas Światowych Dni Młodzieży, kwestia transportu publicznego. Nad tymi tematami Ale skupmy się, to jest pracę. Najważniejsze, turystycznie. Natomiast dla właśnie. Miasta bardzo ważną rzeczą jest to, że skoro ocenia się, że ponad 2 miliony gości odwiedzi Kraków, że będzie to również szansa do zainspirowania przybyszy atutami Krakowa. One są, te atuty są, wystarczy wyjść na ulicę Krakowa, ale co młodych, Kraków dla nich przygotował, by dostali być może do ręki, do serca, do oczu, dodatkowo? Ja nie mówię oczywiście o różnego rodzaju materiałach, które się pojawią, chociaż mamy do czynienia z ludźmi młodymi, więc musimy być również nastawieni na komunikację współczesną, za pośrednictwem chociażby mediów społecznościowych. Ważne jest to, żeby nasi goście, jak opuszczą Kraków, mieli wrażenie, że jest to miasto, do którego warto wrócić, bo na przykład po Światowych Dniach w Madrycie bardzo dużo osób zadeklarowało, że wróci do tego Madrytu, najprawdopodobniej do niego, jak i do różnych miejsc w Hiszpanii przyjechało ponownie. I to jest dla nas bardzo ważne, że Kraków jest fajnym miejscem, jeżeli chodzi o imprezy kulturalne, o wydarzenia sportowe, o ofertę, która może zainteresować ludzi młodych, ale także być może część z tych osób wybierze Kraków na przykład jako miejsce, w którym kiedyś będą chcieli się uczyć. A jak radzicie sobie Państwo z noclegami? No bo przecież Kraków nie dysponuje ad hoc taką ilością miejsc. System zakwaterowania, jeżeli chodzi o Światowe Dni Młodzieży, osadza się na zakwaterowaniu u parafian. Za zakwaterowanie i rejestrację jest odpowiedzialny komitet organizacyjny. No i trwają różnego rodzaju działania ze strony komitetu organizacyjnego, aby mieszkańcy przyjmowali do siebie gości. To jest taka powszechna formuła. Czyli to już jest rozwiązane, czy są jakieś niedostatki? To jest pytanie do komitetu organizacyjnego na pewno. Ten proces kojarzenia jakby z jednej strony mieszkańców, którzy są gotowi przyjąć pielgrzymów i właśnie między pielgrzymami trwa.
Natomiast oczywiście jako uzupełnienie bazy noclegowej, tej kategoryzowanej i niekategoryzowanej w Krakowie, stanowić będą różnego rodzaju pola noclegowe. Część z nich jest organizowana pod auspicjami Komitetu Organizacyjnego, część to niezależne inicjatywy prywatne. Poza tym nie należy zapominać o tym, że również na terenie przyległym do Krakowa, nawet już bardziej odległym, powyżej 50 km, również będą przebywać osoby. Także nie możemy koncentrować się tylko jako na samym mieście, jako noclega. Kraków, stolica kulturalna, Kraków to magnes jednak dla turystów z całego świata. Jak pani dyrektor ocenia przez te lata, jak zmieniła się turystyka szczególnie przyjazdowa do Krakowa? Zmieniła się w dużym stopniu, bo tak naprawdę faktycznie chyba patrząc z perspektywy nie tylko Krakowa, ale i innych miast turystycznych Polski, no takim przełomem na pewno było wstąpienie Polski do Unii. To otworzyło nowe możliwości. A nie tylko w kontekście ruchu bezwizowego, ale przede wszystkim otwarcia nieba. Czyli kwestia połączeń lotniczych przyczyniła się chociażby w Krakowie nie tylko do samego rozwoju portu lotniczego, ale do wygenerowania dużego ruchu turystycznego do naszego miasta. W tym momencie Kraków obsługuje bodaj 52 destynacje, to jest sporo, część z tych portów to są porty hubowe, więc jakby tutaj problem komunikacyjny został zniwelowany, ale także ostatnie inwestycje związane z połączeniami autostradowymi, gdzie w zasadzie najgorszy odcinek na przykład na trasie do Wiednia to jest po stronie austriackiej, także do Krakowa można już naprawdę od dłuższego czasu bardzo wygodnie podróżować. Drugim elementem, który jest godny podkreślenia, to bardzo dobrze sobie już radzimy z niwelowaniem sezonowości w turystyce. Kraków odgrywa dużą rolę na rynku spotkań, konferencji, kongresów. Również odbywają się istotne imprezy targowe. I one właśnie często odbywają się poza tym ścisłym sezonem turystycznym. Z łodzią czasami zmieniamy. Ale to tylko jak są ruchy migracyjne studentów wewnętrzne. W każdym razie według naszych badań, co roku prowadzimy badania ruchu turystycznego, szacujemy, że turyści zostawiają w mieście około 5 miliardów złotych. To jest niebagatelna kwota. Oni to zostawiają bezpośrednio, ale chcemy jeszcze bardziej dogłębnie przebadać to zjawisko i przymierzamy się, zaplanowaliśmy badania impaktu ekonomicznego z gospodarki turystycznej w Krakowie. Pani dyrektor, jak dyplomata potrafił wyjść z pytania o bolączkach, mówiąc o pozytywach i dochodach związanych z turystyki, ale na zakończenie w takim razie ważne pytanie. Jak według pani dyrektor powinna wyglądać, czy wygląda współpraca samorządu terytorialnego z samorządem gospodarczym? Czy tutaj jest ta harmonia, jest zrozumienie dla wsparcia i promocji tych, którzy przynoszą potem pieniążki właśnie poprzez sprzedaż usług? Ja trochę ubolewam nad słabością samorządu gospodarczego w Polsce. To nie jest taka siła jak w wielu krajach Unii Europejskiej. Natomiast my już konsekwentnie i teraz też może pan powie, że usiłuje wybrnąć z pytania, ale tak jest, że już od kilku lat konsekwentnie realizujemy zapisy strategii rozwoju turystyki. W tym momencie już realizujemy zadania związane z kolejną strategią rozwoju turystyki, która ma obowiązywać do roku 2020 i są tam zapisy, które bardzo tutaj staramy się mocno realizować, związane z partnerstwem w obszarze turystyki. Co roku, dwa razy przed sezonem turystycznym i po zamknięciu sezonu turystycznego
pan prezydent zaprasza na duże spotkanie zwane Forum Turystyki, które odbywa się w Magistracie. Tutaj przychodzą wszyscy zainteresowani przedstawiciele branży turystycznej i omawiane są z jednej strony plany i zamierzenia, ale z drugiej miasta, ale z drugiej strony również chociażby Krakowska Izba Turystyki dzieli się z nami swoimi właśnie poglądami i planami. Jest też element dyskusji. Również pan prezydent powołał takie ciało, które się nazywa Forum Turystyki przy prezydencie miasta Krakowa, w skład którego wchodzą osoby związane i z branżą turystyczną, ale również z gestorzy chociażby głównych obiektów, atrakcji turystycznych w Krakowie, przedstawiciele środowiska naukowego, i z tym gremium konsultowane są różnego rodzaju zagadnienia. To ma to gremium ma taki charakter doradczy. Kraków. Także również spotykamy się, nie mówiąc, że różnego rodzaju zespoły robocze, zadaniowe, czy spotkania ad hoc, jeżeli tego wymaga sytuacja. Także nie chcę tutaj chwalić naszego miasta, ale uważam, że mamy, oczywiście wszystko należy od czasu do czasu przemyśleć, konsultować. Nie należy zatrzymywać się w miejscu, więc pewnie jeszcze dalej będziemy myśleć, jak bardziej jeszcze zrobić, żeby te kontakty z branżą były skuteczne, ale wydaje mi się, że już u nas został wypracowany pewien wzór w tym zakresie, jeżeli chodzi o miasta. Zróbmy podsumowanie. Kraków to miasto, dla którego turystyka przynosi 5 miliardów złotych. To około 70 tysięcy mieszkańców zatrudnionych bezpośrednio i pośrednio w turystyce, bo przecież turystyka to nie tylko hotele, restauracje, pamiątki, przewodnicy i w ogóle. Kraków to wspaniałe miejsce, które jest magnesem, i zobaczymy, i tego życzymy oczywiście na targach ITB. Bardzo dziękuję za takie życzenia i myślę, że dla nas wszystkich pobyt tutaj na targach będzie bardzo i inspirujący, ale z drugiej strony owocny i zaowocuje właśnie nowymi kontaktami. Tego Krakowowi, wszystkim wystawcom życzymy, a panią Kasię zapraszamy na stoisko, bo widzimy już zainteresowanie stoiskiem jest bardzo duże. Są zainteresowani dzisiaj, szczególnie branżowi, trwają rozmowy tych, którzy chcą przyjechać, zorganizować grupy do Krakowa. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Z nami również branża krakowska, więc myślę, że rozmowy będą skuteczne. Panie dyrektor, dziękuję uprzejmie.